Co w tej saszecie mam? Zaraz powiem wam. Więc otwórzmy ją może i zróbmy to nożem. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Chociaż wiem, że niestety, właściwie nie wiem czemu nie przepadacie za Playmobilami. Ja te klocki lubię mocno i już kiedyś raz otwieraliśmy serię minifigurek, ale inną, tutaj mamy serię 16. Gwoli ścisłości w miniaturce, nie wiem czy widzieliście, towarzyszyła nam Heidi, czyli mała dziewczynka, znacznie mniejsza skalą niż zwykłe figurki. Jeżeli chcielibyście taką figurkę wraz z przesłodką kozą, to swoją drogą jest magazyn Playmobil Pink, Heidi. Jest to pojedynczy chyba numer, tak? Tak, bo tu mam zapowiedź innego zwykłego różowego magazynu, który już jest, już jest ten magazyn sprzedaży. Także też świetna sprawa, bo to jest coś, czego LEGO nie robi, w sensie LEGO wydaje swoje magazyny i tyle, a nie wydaje żadnych takich magazynów specjalnych, że wejdzie jeden numer czy dwa na jakiejś licencji, a tutaj non stop takie coś dostajemy, także i Heidi i bardzo fajna kózka jest już w kioskach i pamiętajcie, to jest jednorazowy numer, więc jak go przegapicie, no to sorry, to nie macie tego numeru. Moi drodzy, co tutaj mamy? Warning, oczywiście ostrzeżenia, całkiem ciekawe figi mi się tu prezentują zewnątrz. Oni w ogóle mają bardzo ciekawe figi. Jeżeli chodzi o różnorodność w stosunku do tego, co otrzymuję chociażby w figurkach LEGO, to tu mi się wydaje, że jest lepiej. W sensie w LEGO też było super, ale od kilku serii ta minifigurkowa seria jednak tak trochę słabi. No ostatnia niby nie była zła, ale wiecie, czekajcie, mam nawet tu papierek z niej. Ta akurat nie była zła, niemniej no gdzieś tam takie lekkie zamulenie czuć. A tutaj 16 seria i cały czas czujesz ta i różnorodność figurek i w ogóle jest super. Otworzymy sobie, no jednak z tym nożem żartowałem, otworzymy sobie to nożyczkami, bo jest po prostu wygodniej, bezpieczniej i nie utniemy sobie palca czy czegokolwiek. No chciałem, kurczę, najpierw ulotkę wziąć, żeby zobaczyć i powiedzieć, które bym chciał, które bym nie chciał. Widzę to jakiś kontrabasista. Sprawdźmy jednak, jak się prezentują wszystkie figurki z 16 serii. Kurczę, taka mała ulotka, bo poprzedni chyba była większa. Instrukcja założenia jest z tyłu. W ogóle paczuszkę dostałem na urodziny swojego bazowego kanału od Rafała, aka Kreatywnego. Tak, w przeciwieństwie do zwykłych tutaj zestawowych figurek, tutaj mamy tą figurkę sobie samodzielnie złożyć, czyli na przykład widzimy, no tutaj dosłownie jego flaki, można by rzec. No i tak, jest pan kontrabasista, taki trochę, wiecie, z czasów westernowych, kolor skóry czarny, kolor wiolonczeli trochę mniej czarny. Ten mi się w ogóle bardzo podoba, pokerzysta, w ogóle jest super. Ten leśny dziadek taki, ten diabolo, szatan w ogóle, słabo, jak podróbka jakaś centralnie wygląda. No to w ogóle do licho, bo w ogóle te dwie figurki, no bo takie sport, nie wiem, sportsmeny to jakoś nigdy mnie ze specjalnie nie kręciły w tych wersjach, po prostu zazwyczaj są też ubogie. Tutaj ten jest ciekawy, no bo spójrzcie, muszkieter, ale też z pistoletem, no, to jest ciekawa wersja. Rycerz, to odkąd wychodzi Novel Morto, tak trochę mniej, bo tam jesteśmy zaspokojani rycerzami. Boj hotelowy też tak średnio, w sumie pochwaliłem tą serię, a tu faktycznie jest tak średnio, bym powiedział, bo spójrzcie, taki jeszcze fryzjer, no policja, jakiś żandarmer bardziej, no i ten jest jeszcze ciekawy westernowy typ. Powiem szczerze, no trochę chyba za szybko pochwaliłem, bo faktycznie akurat ta 16 seria jest taka se. Widzę tu pewien podział, mówię, że z takich dwóch jakby z westernu typów, nie wiem, może hazardzistę goni ten gwardzista, dwóch sportowców, Diablo, z tym by się wiązał, trochę jak Nexo Knights legowe, prawda? A fryzjer jest ok, ale kurczę, chyba tamta seria, którą tam robiłem, była jakby ciekawsza. Była jakby ciekawsza. Na drugi, oczywiście, na smokingach, na wszystkim są rewelka. Tu nigdy nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Ta jakość tutaj zawsze jest na wysokim poziomie. I teraz czekajcie, składam sobie figurkę. Ja to rzadko bardzo robię na waszych oczętach, bo w sumie drugi raz, bo przedtem tam pierwszy raz przy tamtej figurce. Tak to wygląda, jakby go coś kurczę przecięło w pół, to tyle by sipka, można by powiedzieć, został. I teraz to jest ta skomplikowana procedura, bo to trzeba teraz wkładać w odpowiedniej kolejności, żeby tam się nie zrobiło bubu, bo jak włożymy w złej kolejności, w sensie nie możemy włożyć tułowia, a później dopiero rąk, bo nam nie zaskoczy. To trzeba włożyć tu teraz i po prostu to się tu przyblokuje na tym. I to tak działa. Pamiętajcie to przeskładanie, bo pierwszy raz jak to chyba robiłem, to chyba o tym nie pamiętałem. I właśnie miałem bubu, moi drodzy. No jest jeszcze głowa, o Jezu, jak ta głowa źle wygląda, chyba zapomniałem, jak to źle wygląda, w sensie wiecie, nie chodzi mi, że, znaczy teraz też, ale
No bo co to? Patrzcie, taki kadr był, jakby do was dzbanek się uśmiechał. Jakby się do was dzbanek, taki dzbanek na miodek uśmiechał. Cześć, jestem dzbanek na miodek, cześć! Dzbanek na miodek jestem, mów do mnie, mów do mnie! Oj, to jest zły trip. Spójrzcie, no niby czarnoskóry, a biało w głowie ma. Ma on również fryzurkę. Okej, już tu mu przypasowujemy. No taka typowa służba, powiedziałbym, z czasów westernu, z czasów Dzikiego Zachodu. Co ciekawe w ogóle, no dzisiaj na moim bazowym kanale był też Dziki Zachód, Mocek, pewien taki umowny Dziki Zachód, ale umówmy się, że to był Dziki Zachód. Jest jeszcze Czapa, też całkiem w porzo. Jak, wiecie, jak zgłodnie jest w terenie, to sobie może zdjąć na przykład, myślę, zupę, z niej zjeść, bo jest twarda i w ogóle. No i jest jeszcze wiolonczela, ona o dziwo jest, o dziwo, no nie o dziwo, jest do złożenia, ale spoko, bo ja czuję, że coś w niej będzie można przemycić, jakby chciał przez jakąś granicę przejść czy coś. No to spójrzcie, da się to złożyć i przemycić. Tutaj jakby taki niejednolity kolor, widzicie, takie przebarwienia czy coś, nie wiem, czy to specjalnie czy nie, ale drewno z drugiej strony też nie jest totalnie jednolite, więc no tutaj się jakby czepiał nie będę. Mamy tutaj takie zwężenie, no widać ewidentnie na rękę, żeby się tutaj trzymało i super, i trzyma się to dobrze. No i jest jeszcze smyczek i smyczkowi chciałbym oddać duże honory, bo jest, widzicie, zrobione dobrze. To mógł być jeden pałąk grubszy, a to faktycznie jest rozdzielne i nawet się troszkę tutaj wygina. A powiem szczerze, no jest okej. Chyba mimo wszystko jedna z ciekawszych figurek, faktycznie, bo nie mam żadnego grajka w mieście WTE. Aczkolwiek oni w WTE nie mieszkają, a w Playmobil, aczkolwiek tego miasta w sumie nie ma. No nieważne, ale tam grajka nie ma, no to już teraz grajek jest. No miałem powiedzieć, że jeżeli miałbym przejść tą ulotkę, to na pewno powiedział tak, wiolonczelistę bym chciał, tego chyba bym chciał najbardziej. Diablo mi się podoba chyba przez swą brzydotę. No i ten pokerysta, tak, cztery figurki z tego bym chciał bardzo, chociaż leśny dziadek w repozorze też mógł być. 4-5 figurek i to by było one, także udało mi się trafić, albo Rafał wiedział, że będę chciał figurkę, może mnie zna na tyle, że wiedział, hej, WTF-owi to się spodoba, wymacam mu taką. Kto wie, chyba tylko Rafał. I ja wam dziękuję i nie będę nic śpiewał, chociaż czuję, że ten grajek mógłby mi tu pięknie zagrać na końcu, ale śpiewać nie będziemy. Powiem tylko tyle, byście zostawili subskrypcję i nie przegapić kolejnych filmików w przyszłości. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. No i ja spadam. Bye!